drugie nasze spotkanie wokół Ewangelii według świętego Jana. Dzisiaj z Piotrem i z Mateuszem będziemy sobie analizować i rozmawiać troszeczkę na temat drugiej części księgi znaków, w których omówimy cztery takie istotne znaki, które Jan zdecydował się wybrać po to, żeby odsłonić tożsamość właśnie Jezusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego i żeby nas poprowadzić ku wierze. Pierwsze i drugie wydarzenie z tego naszego dzisiejszego studium, czyli szósty rozdział, dziewiąty rozdział i rozdział jedenasty, które są przedmiotem naszego zainteresowania, to te rozdziały na pewno, które sobie warto przeczytać wcześniej, zanim zaczniemy o nich rozmawiać, więc każdy, kto nas słucha, to dobrze by było, żeby taki czas właśnie przy słowie i z prośbą też o jakieś prowadzenie ze strony Boga sobie znalazł. Zachęcamy do tego gorąco, bo materiał jest naprawdę obfity. Jest tego całkiem sporo, nie jesteśmy w stanie każdego fragmentu przeczytać, odczytać i go omówić czy wyjaśnić. Natomiast przesłanie Jana jest, jak widzimy, wielowarstwowe i głębokie, więc trzeba sobie na to dać troszeczkę czasu. Chciałbym też, żebyśmy omówili sobie ten szósty rozdział i tak naprawdę dwa znaki, które są w nim zawarte wspólnie, bo widać, że sam Jan łączy ze sobą te dwa wydarzenia, ponieważ rozmnożenie chleba, nakarmienie 5000 jest powiązane z kolejnym znakiem, kiedy Jezus chodzi po wodzie i zaraz po tym będzie tak naprawdę właśnie objaśniał ten znak, co w samej Ewangelii Jana ma dość istotną rolę w kontekście budowania całej narracji, też przeniesienia pewnych, że tak powiem, prawd, które w Ewangeliach synoptycznych znajdują się w końcowej części Ewangelii, do tego właśnie konkretnego fragmentu. Panowie, koledzy, przyjaciele, co dla was tutaj takiego najistotniejszego jest w tym tekście na poziomie znaku, o czym ten znak jeden i drugi mówi, ale też w kontekście właśnie jego interpretacji, a w końcu jakie praktyczne wnioski z tego płyną. Nad tym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj mogli troszkę zastanowić. Jak widzicie te dwie historie, te dwa znaki? Co byście chcieli tutaj podzielić ze mną i z widzami? Pierwsza historia i ten pierwszy znak to jest ten moment, kiedy Jezus karmi te 5000 samych mężczyzn, a więc mamy tu jeszcze kobiety, mamy dzieci, a więc dokonuje czegoś zdumiewającego. W ten sposób objawia swoją moc, objawia swoją chwałę i na pewno jest to w całym tym szóstym rozdziale przypomnienie wydarzeń, które miały już miejsce w Starym Testamencie. Pamiętamy, zresztą jest tutaj wspomniane w wierszu 31, jak Bóg cudownie też karmił swój lud. Wiersz 31 mówi: ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba im dał, aby jedli. Zanim jeszcze będzie tutaj jakieś nawiązanie do tego znaku i wskazanie może jakiejś duchowej rzeczywistości, to najpierw mamy przejaw boskiej aktywności, mamy nakarmienie wielu ludzi niewielką ilością pokarmu. To jest też ciekawe, bo jak popatrzymy na te znaki, to pewne motywy się pojawiają. Było wesele, tam zabrakło wina, tutaj zabrakło chleba. I mamy dworzanina, który, jak Pan Jezus wchodzi do Galilei, to tam ci, którzy byli w Jerozolimie i widzieli rzeczy, które on tam dokonywał, to uwierzyli w niego. Tutaj też mamy takie zmiankę, szósty rozdział, werset drugi. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Czyli mamy pewne motywy, które cały czas mówi konkretnie o znakach. Akurat Biblia Warszawska to tłumaczy jaki cud, ale chodzi konkretnie o znaki. Tak, i to jest ta część właśnie tych znaków. I tutaj mamy czwarty, czyli właśnie nakarmienie i rozmnożenie chleba. Tam zaraz też pojawia się chodzenie po wodzie. Czyli tak jak też poprzednie znaki nawiązywały do stworzenia, do różnych proroctw mesjanistycznych, do tego wielkiego bankietu mesjańskiego, to tutaj widzimy też, ta narracja nawiązuje do Mojżesza, do okresu właśnie wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej. I tutaj mamy te same motywy. Nakarmienie ludzi na pustyni, na pustym miejscu, tam gdzie nie ma pokarmu. Mamy przejście Jezusa po wodzie, tak jak tam wody się roztąpiły. Czyli tutaj znów mamy Jezusa, który tak jak Bóg Starego Testamentu karmi swój lud, kontroluje wiatry i wody, tak tutaj mamy właśnie dokładnie to samo. Czyli tutaj też
pokazana jest ta tożsamość Jezusa, tak? Że on jest, on tutaj reprezentuje, przychodzi jako Bóg, jako Jahwe, tak? I tak jak z prologu, który już niebawem będziemy analizować, tak? Tam jest to słowo, które było Bogiem. I tutaj Pan Jezus jest pokazany bardzo majestatycznie i w pełni tej swojej mocy nad tym wszystkim, co jest stworzone. Ja jeszcze dorzucę może jeden wątek, bo w wierszu 29 na pytanie, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże, Jezus mówi, wierzyć w tego, którego On posłał. Potem w wierszu 39 powie, to jest wola tego, który mnie posłał. Na dobrą sprawę, gdybyśmy od 3 do 13 rozdziału przeglądali każdy jeden rozdział, znaleźlibyśmy przynajmniej jedno stwierdzenie, gdzie Jezus mówi, że jest posłany. Natomiast te wydarzenia, które tutaj zostały wspomniane, takim są echem Starego Testamentu, przenoszą nas do Księgi Wyjścia, w której w rozdziale 3 Mojżesz podchodzi do płonącego krzewu i jest napisane w tej narracji w rozdziale 3, że ukazał mu się posłaniec pański, anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i ten anioł pański, ten posłaniec widzi, że idzie, rozmawia z nim i mówi, przedstawia się, jam jest Bóg Abrahama, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Ten fenomen, że ktoś posłany, tak, przez ojca przedstawia się jako Bóg, czuje się Bogiem, dokonuje też takich boskich czynów, to jest coś, co odbiorcy Starego Testamentu powinni znać, powinni wiedzieć, jeśli faktycznie byli słuchaczami słowa. Kiedy popatrzymy sobie na ten konkretny 6 rozdział przedstawiający nam właśnie te dwa znaki opowiedziane przez Jana, no widzimy, że tak powiem, jaki jest ten znak, tak? Jeden znak polegający na rozmnożeniu chleba, na nakarmieniu ludzi, drugi znak, i oczywiście będzie miało to swoje odniesienia do Starego Testamentu. Słusznie, wydaje mi się, Mateuszu, połączyłeś w ogóle te dwa wątki dotyczące Eksodusu i spięcia tego wątku panowania nad wodą i właśnie i karmienia ludu. Zresztą Jezus na to bezpośrednio też wskazuje tutaj w tej historii. Natomiast jaka jest właśnie ta druga warstwa? Jak zinterpretować te wydarzenia w kontekście rozumienia tej mesjańskiej tożsamości Jezusa i rozumienia Jezusa jako Syna Bożego? Tutaj w Ewangelii Jana pojawia się pewien motyw, tak? Gdzie Pan Jezus mówi ego eimi, ja jestem. Tak? I tutaj na przykład, kiedy uczniowie patrzą, co to tam, kto to, nie rozumieją, co widzą, to Jezus mówi werset 26 rozdziału, ja jestem, nie bójcie się. I to też jest kolejny raz nawiązanie do tego Boga, który objawił się właśnie w krzewie gorejącym Mojżeszowi. Jak Mojżesz się pytał, no to jak mam powiedzieć Izraelitom, kto mnie posłał? Powiedz Jahwe, jestem, który jestem, cię posyłam. Tak? I tutaj Jezus też mówi, ja jestem. I tutaj no, pokazuje swoją tożsamość. Zrównuje się z tym Jahwe Starego Testamentu. I to jest taki motyw, który kilkakrotnie pojawia się, również jeszcze raz w 6 rozdziale. Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Tak jest. Czyli wasi ojcowie jedli mannę wtedy, kiedy oni proszą o znak. Jaki znak? Bo Mojżesz dał nam znak, tak? On mówi, wasi ojcowie jedli mannę i poumierali. Nic im te znaki nie pomogły. Ale teraz ojciec daje wam chleb prawdziwy, którym z nieba wstępuje, ja nim jestem. I Pan Jezus mówi, ja jestem tym znakiem. Jak mnie przeoczycie, to przeoczycie życie. Tak? Ja jestem tym dawcą życia, chleba, tego, co właśnie daje życie. Co wynika z tych dwóch znaków dla naszego praktycznego doświadczenia, dla naszego zwykłego, codziennego życia tutaj? Bo przecież chcemy przenieść to jakoś na płaszczyznę naszego doświadczenia. Nie tylko w wymiarze teologicznym, jakimś duchowym, egzegetycznym, tak? Ale jeśli chodzi o taką naszą codzienność. Jestem, tak? Obecność. Czyli tak jak mówiliśmy ostatnio, te znaki pokazują tożsamość Jezusa, ale pokazują, że Jezus jest blisko osób, potrzeb ich, On zna ich życie i może być również blisko naszego życia. I On teraz przedstawia się jako ten, który jestem, tak? Ten, który jest. I On jakby mówi, jestem tutaj, jestem też dla tych, którzy czytają tą Ewangelię, mogę być w twoim życiu. Zaproś mnie, przyjmij ten chleb,
a On będzie dla ciebie tym życiem. Tak, przyjmij mnie, a ja będę razem z tobą. Ja bym dorzucił, że tak jak Stary Testament jest pełen zjawisk takich widzialnych, zauważalnych, które stają się potem punktem takiego wyjścia do naszego rozumienia rzeczywistości duchowej, takich zjawisk, które może są nieuchwytne dla oka, ale tak też są realne. Tak samo w tym szóstym rozdziale mamy fizyczne zaspokojenie jakichś potrzeb, które ludzie mieli, a następnie przeniesienie tego na wielkie lekcje o jeszcze większych potrzebach związanych ze zbawieniem, z tym, co faktycznie może dać nie tylko zaspokojenie głodu, ale pragnienia życia i to w sposób, który kończy się tym, że człowiek może żyć wiecznie. Więc jaka z tego lekcja taka praktyczna? Często Jezus, gdy wkracza w życie człowieka, to najpierw wkracza przez takie obszary, które są dla niego w prosty sposób zrozumiałe. Tak? Czasami to jest udzielenie mu zdrowia, czasami to jest jakieś poskładanie jego życia, podźwignięcie go z jakichś nałogów, ale po to, żeby człowiek mógł na bazie jakichś takich widzialnych przejawów Bożej mocy, żeby tutaj zapoczątkowała się jakaś jego wiara, jakaś ufność, która poprowadzi go do rzeczy jeszcze większe. I to jest też ciekawe, bo w tym fragmencie, który Pan Jezus dyskutuje, to w wersecie 39 i 40 jest taka myśl. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Tak? A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. I tutaj Pan Jezus pokazuje, że jak ktoś przychodzi do Niego, to nie przychodzi sam z siebie. To jest Ojciec, który daje. Czyli to tutaj Ewangelia Jana też tak na różne sposoby pokazuje, że to Bóg wzbudza te nowe życie, że On jest dawcą tego nowego życia i człowiek przychodzi do Boga nie sam z siebie, ale to jest dzięki Bogu, to jest Boże dzieło i Boży dar. Tak? I jeszcze jedna rzecz, że kiedy ktoś wierzy w Jezusa, przyjmuje Jezusa, to też życie wieczne zaczyna się w tej chwili, w tym momencie. To w Ewangelii Jana to jest taką cechą charakterystyczną, że to życie wieczne jest już w teraźniejszości, może być naszym udziałem, kiedy właśnie przyjmujemy Jezusa. No jest na pewno taką osobliwą kwestią dotyczącą sposobu opowiadania o Jezusie w Ewangelii Jana. Właśnie to, na co zwróciłeś, Mateusz, uwagę, że Jezus przedstawia się wielokrotnie albo odnosi do siebie właśnie to pojęcie ja jestem, tak? No i wielu biblistów jakby to zauważa, że to jest objawienie tożsamości Jezusa i znajdujemy w tych wypowiedziach bezpośrednie też odnosienia do Eksodusu. Tutaj szczególnie do trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, Księgi Eksodusu, w której jest no właśnie to przedstawienie się Boga na Synaju Mojżeszowi, kiedy Septuaginta dosłownie, czyli greckie tłumaczenie tekstu hebrajskiego, kiedy będzie mówiło o imieniu Boga, będzie używało tej formuły jestem, tak? Ego eimi, jestem posłał mnie do was w odniesieniu do słów skierowanych do Mojżesza. Myślę sobie też o tym wątku w kontekście właśnie prawa, które jest nadane na Synaju, które jest przekazane Izraelowi, gdzie to pierwsze przekazanie mówi o tym, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie i zaraz kolejne, które za nim pójdzie, będzie mówiło o tym, żeby sobie nie czynić podobizny czegokolwiek, co jest na niebie, w ziemi i tak dalej. I tak myślałem sobie kiedyś nad tym, dlaczego właśnie to podkreślenie tego, aby nie czcić niczego, co jest stworzone. I taka myśl mi też przyszła w kontekście tego, że Bóg tego nie potrzebuje, ponieważ no właśnie On jest obecny w życiu i Jego dzieła można dostrzegać, widzieć, można Jego obecność widzieć w działaniu właśnie na przykład, kiedy karmi ludzi, kiedy przeprowadza przez wodę. Tutaj w tej konkretnej historii oczywiście to jest znak, który ma charakter nadnaturalny i ma pobudzić tych ludzi do wiary, ale też jednocześnie być podstawą do złożonego świadectwa, czyli uwiarygodnienia tożsamości Jezusa. Ale myślę też sobie po prostu o naszym właśnie takim doświadczeniu, że my nie potrzebujemy zwracać się ku stworzeniu, ku czemukolwiek, co jest wokół nas, bo te historie mają nas zapewnić w tym, że przez to, że On jest, to możemy widzieć Go w naszym codziennym życiu, tylko czasami trzeba po prostu otworzyć
oczy, ale też z wiarą jakby szukać tej jego obecności, żeby czasami właśnie zapewnić nam to, czego potrzeba, albo żeby usunąć lęk w sytuacji, kiedy ten lęk do nas gdzieś przychodzi. Więc to są na pewno jakieś sensowne lekcje, które z tego płyną. Dorzucę tylko jedną rzecz, bo właśnie to, co mówiłem, że Jezus ciągle powtarza ten, który mnie posłał, gdzie w Eksodusie to on jest tym posłańcem Pana, tym jestem, to jest takie dziwne napięcie, ale do czego zmierzam? Czytelnicy Tory czytali ją po to, żeby, kiedy Bóg znowu będzie działał w ich rzeczywistości, byli gotowi na to działanie. Ty o tym samym, Adamie, mówisz. Po co my czytamy historię z działania Boga tutaj na tej ziemi sprzed 2000 lat? Dlatego, że Bóg dalej działa. Jeśli czytamy to z otwartym sercem, to uwrażliwia nas na działanie Boga, Ducha Świętego w czasie teraźniejszym. I też dostrzeganie tego w doświadczeniu osobistym. Dokładnie. Także to nie jest próżna robota, którą my tutaj robimy. No, jakaś taka korzyść ogromna na dobrą sprawę. I każdy, kto jest odbiorcą Słowa Bożego, w ten sposób staje się coraz bardziej zdolny dostrzec to działanie Boga. Pójdziemy ku kolejnym też znakom, bo czas naszego studium nieubłagalnie płynie, a mamy jeszcze dwa niezwykle ważne, ale też wydarzenia, które nie powtarzają się w innych Ewangeliach, nawet w Ewangelii Marka, którą mieliśmy okazję niedawno studiować, bo mamy tutaj dwa takie szczególne właśnie znaki, szósty i siódmy znak tego opowiadania Janowego. Pierwszy, przejrzenie. Otwarcie oczu człowiekowi, który był niewidomy od urodzenia. No i ostatni, wskrzeszenie Łazarza, chyba najmocniejszy, najpotężniejszy znak właśnie tej Ewangelii. I ostatni w Księdze Znaków. Pierwsze z tych wydarzeń, rozdział 9 od pierwszego wiersza, mamy historię człowieka, który jest niewidomy od urodzenia. Co w tej historii jest znakiem, co jest, jak zrozumieć ten znak, jak go zinterpretować i co z tego wynika dla nas? Może w kilku słowach tą historię przypomnę. Jezus z uczniami, przechodząc, widzą osobę niewidomą, zaczynają rozmawiać o tym, z jakich to powodów. Następnie Jezus dokonuje uzdrowienia, a potem ludzie, sąsiedzi, jacyś ludzie, którzy widzieli tego człowieka, nie mogą uwierzyć, że ten człowiek faktycznie jest uzdrowiony. Dociera to do faryzeuszy, przesłuchują tego człowieka, ale nie chcą wierzyć, że faktycznie on był niewidomy i teraz jest widomy. Nie zgadza się to z ich światopoglądem. W sobotę nikt, w Dzień Święty, nikt nie może uzdrawiać, więc to nie mogło mieć miejsca. Przywołują rodziców, rozmawiają z nimi. Rodzice składają świadectwo, ale też nie chcą w to wierzyć. W końcu tego człowieka znowu przyprowadzają, znowu z nim rozmawiają. Na dobrą sprawę poniżają go, odrzucają to, co Jezus zrobił, odrzucają to, co ten człowiek przeżył. Na szczęście Jezus wraca do tego człowieka, daje mu możliwość zrozumieć, z kim się spotkał. Ten człowiek wyznaje wiarę, wbrew temu, co stało się wcześniej, co zrobili liderzy religijni. No i na sam koniec Jezus jakby wyciąga z tego pewną taką bardzo dużą lekcję, tak? Mówi, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Czyli tutaj tak naprawdę można by powiedzieć, że są takie dwa wątki. Jeden to sam ten niewidomy i ten cud, ten znak, a drugi te konsekwencje i ta dyskusja długa w poszczególnych grupach. I znów mamy objawienie Jezusa, który mówi, ja jestem światłością świata. Tak. Tak? Znów mamy nawiązanie do Eksodusu, tak? do tej ciemność, jasność, przywrócenie wzroku. Znów mamy te nawiązania właśnie, ale znów mamy inne też takie paralele z innymi znakami, które są opisane w Ewangelii Jana. Ktoś może powiedzieć, okej, tutaj Pan Jezus w końcu dotyka przy uzdrowieniu, tylko że ten cud czy uzdrowienie nie ma miejsca wtedy, kiedy Pan Jezus go dotyka. W poprzedniego rozdziału dowiadujemy się, że Pan Jezus jest w krużgankach salomonowych, a posyła go do sadzawki Syloe, to znaczy posłany, który w odległości od tych zabudowań świątyni jest 1 kilometr na południe. Czyli
ten człowiek niewidomy dociera w końcu do tej sadzawki i dopiero jak przemywa te oczy, to dopiero widzi. Czyli znów mamy dystans między Jezusem a momentem, kiedy dokonuje się ten cud zobaczenia, przywrócenia wzroku. I to jest to, co jest spójne dla tych wszystkich znaków z Ewangelii Jana. Ten dystans, który nie stanowi problemu dla Jezusa. To słowo, które jest tak dobre, jak jego dotyk. Ale też mamy kolejne nawiązanie do Starego Testamentu, tak? Bo Pan Jezus tutaj ulepił z gliny i pomazał mu oczy. Tak jak drugi rozdział Księgi Rodzaju pokazuje, że Bóg ulepił z gliny, z prochu ziemi człowieka i tchnął w jego nozdrza dech życia. Tylko teraz Pan Jezus daje ten wzrok, tak? I daje wzrok ten fizyczny, ale ci liderzy duchowi w tej drugiej części, oni są ślepi, oni nie mają tego wzroku duchowego. To jest taka potężna warstwa tego, że oni idą w zaparte, nie przyjmują świadectwa, nie przyjmują światła, które przyszło do nich, po prostu odrzucają, wolą mieć zamknięte oczy, już no naprawdę brzydko nazywają tego człowieka w końcu. Tak. I tutaj jest naprawdę pokazana taki mechanizm. Jedni, to samo wydarzenie, jedni przyjmują, to samo wydarzenie, drudzy odrzucają, nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Nie dziwiłoby mnie, gdyby odrzucali, gdyby to byli ludzie pogrążeni w grzechu, w nałogach, w jakimś bałwochwalstwie. To by mnie może nie dziwiło. A dlaczego? Dziwi mnie właśnie to, że ci ludzie są tak pobożni i mają tak rozbudowane koncepcje pobożnościowe związane ze świętowaniem Dnia Świętego, że nawet święty nie jest w stanie sprostać ich standardom. No i właśnie dlatego nie wierzą, bo te wszystkie ich koncepcje musiały być odrzucone. Ale jakie to jest straszne, jeśli człowiek religijny, pobożny, czytający Biblię, Torę, dochodzi do jakiegoś takiego stopnia pobożności, że nie mieści się Bóg w tych ramkach. No dokładnie, dokładnie. To jest szokujące, to jest wstrząsające. Znaczy, bo problem oczywiście nie jest z kwestią Boga, tylko z kwestią interpretacji Boga i tego, jak on jest zinterpretowany i rozumiany i to, w jaki sposób należy czcić Boga albo oddawać mu szacunek, czy przejawiać w stosunku do niego wiarę, albo jak działa, czy też nie działa, jest problemem, ponieważ no właśnie się nie mieści w tym wszystkim, co jest w ich głowach i w ich wyobrażeniu. Natomiast Jezus robi coś bardzo szczególnego, takiego wyjątkowego, co jeśli chodzi w ogóle o sam sposób, poprzez który ten człowiek będzie przeglądał, no bo bierze błoto, nakłada mu na oczy, a potem każe to błoto zmyć. No i to właśnie, kiedy myślę sobie o tej warstwie takiej znaczeniowej całego tego wydarzenia, takie odniesienie do ziemi i do wody, do błota, które potem jest zmywane. Mieliśmy już od samego początku Ewangelii Jana, od tego pierwszego wiersza, pierwszej frazy, tę myśl dotyczącą nowego stworzenia i właśnie takiego wskazania właśnie na ten tożsamość Jezusa, który jest tym, poprzez którego stworzenie zaistniało. Wszystko, co powstało, właśnie powstało dzięki jego działaniu. Ciekawą rzeczą jest to, że ten człowiek nie widzi od urodzenia, tak jakby czegoś od początku mu brakowało, jakby coś nie było doklejone. Jakby potrzebował nowego narodzenia. Więc to jest ciekawe. Ponownego. Ja tak się zastanawiam nad tym, czy właśnie ten sposób, poprzez który Jezus dokonuje tego uzdrowienia, nie jest właśnie takim objawieniem tej tożsamości Syna Bożego, w którym on ukazuje siebie jako tego, który ma moc tego nowego stworzenia, ma stworzyć coś po prostu, czego nie było. Tak? To jest przymiot boski. Boże. Tak, i to jest właśnie ten element jakby ukazujący tę tożsamość Jezusa i sądzę, że to też jest właśnie ta warstwa, która pokazuje, ta druga warstwa, można powiedzieć, ten głębszy stopień jakby odczytania Ewangelii według świętego Jana. Natomiast widzimy też tutaj coś bardzo istotnego, kiedy toczy się rozmowa pomiędzy tym człowiekiem, który doznał uzdrowienia i właśnie Żydami, bo tak określa Ewangelia Jana właśnie, członków narodu żydowskiego, już niekoniecznie w kontekście faryzeuszy czy jakichś ugrupowań, ale właśnie oni stają się poniekąd takim opozycyjnym ruchem względem do ruchu uczniów, czy też do naśladowców Jezusa, Mesjasza.
no to widzimy tutaj, że dopytują po raz kolejny, żeby powiedział, jak to faktycznie było. No i widzimy, że ten uzdrowiony człowiek na pewnym etapie mówi, no przecież już wam raz mówiłem i nic z tego, co mówiłem, nie słyszeliście, nie chcieliście słyszeć. Po co mam wam to jeszcze raz opowiadać? Jak sądzicie, panowie, czy to, co to nam mówi w ogóle o czasami o jakiegoś rodzaju spotkaniu człowieka z człowiekiem w kontekście woli usłyszenia, dostrzeżenia tego, co się dzieje, co się dokonuje, a jakiegoś rodzaju, nie wiem, blokadą czy brakiem woli usłyszenia. W czym jest problem? Co nas blokuje przed tym, żeby faktycznie usłyszeć i słyszeć, tak? Czyli żeby nie tylko posłuchać, ale usłyszeć, co ktoś ma do powiedzenia. Co jest taką problematyczną kwestią w tej komunikacji czasami między nami, ale też w komunikacji pomiędzy Bogiem a nami. Werset 18 mówi, Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy. Nie chcieli wierzyć. Tutaj też wola, jest ten... kwestia woli, tutaj na decyzji. Przykład druga sprawa, przekonania. Przekonania. Nieobecna tutaj dzisiaj żona moja Alicja, ona powinna tu siedzieć i rozważać z wami te rozdziały. Nie będę ukrywał, że mieliśmy taką nadzieję, że tak będzie, ale niestety, życie. Tak, wyszło inaczej, ale bardzo często zwracam moją uwagę na model góry lodowej, gdzie tylko wierzchołek wystaje ponad wodę i kiedy w jakiejś teorii komunikacji pokazywała pewne elementy właśnie na tym modelu góry, to zwraca uwagę, że gdzieś głęboko leżą przekonania, bardzo często nieuświadamiane, może uświadamiane, ale głęboko żywione przekonania. Tak? Ci ludzie odrzucają Boga, odrzucają Jezusa, tak, odrzucają też świadectwo rodziców tego człowieka. To jest niesamowite. Dlaczego? Bo mają głębokie przekonanie. W szabat, nie można uzdrawiać. I to jest tak głębokie przekonanie, że nawet wszystkie inne elementy, które jakby powinny ich przekonać, że coś się prawdziwego tutaj stało, nie są w stanie do nich dotrzeć. I to nie jest pierwsze uzdrowienie w szabat Jezusa, bo w piątym rozdziale mieliśmy inną sadzawkę. Inny znak, inną sadzawkę i inny szabat. I potem w siódmym rozdziale była dyskusja, że Pan Jezus mówił, i to dlatego, że uzdrowiłem, chce się mnie zabić, mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Tak? I to jest piękne, to jest pokazane, że Bóg działa cały czas dla naszego zbawienia. Bóg jest ciągle obecny i Bóg chce być z nami i działać w naszym życiu. I Jezus mówi, jako ten, który go jest posłany przez Ojca, on też musi działać. I dlatego przychodzi dziewiąty rozdział i on znów działa. Jest kolejny szabat i Jezus znów działa, bo taki jest Bóg. Zobaczcie, że ta historia też jakby wydaje mi się, że jest taką dobrą ilustracją, ale też pewną nauką, którą Jan chce przekazać Kościołowi właśnie w kontekście takiej gotowości do rewidowania swoich poglądów. Bo widać, że czasami te założenia wstępne, te nasze przeświadczenia, że to ma być tak i to musi być tak i zawsze tak było i tak dalej, czasami nas są zwyczajnie w stanie poblokować w kontekście zrobienia jakiegoś mądrego, sensownego kroku do przodu. Co więcej, to pokazuje nam również, niestety z przykrością muszę stwierdzić, że w niektórych przypadkach nawet kiedy dochodzi do rozmowy, to tak naprawdę nie ma woli do tego, żeby usłyszeć i zobaczyć drugiego człowieka, ale tylko i wyłącznie albo powiedzieć, co się myśli, albo po prostu, nie wiem, znaleźć powód czy przyczynę do tego, żeby odrzucić perspektywę drugiej strony. To jest bolesny, mocny przykład, ale on pokazuje właśnie, że te nasze założenia wstępne czasami są największym problemem, który mamy w kontekście gotowości, zdolności do tego, żeby pójść do przodu i żeby cokolwiek mogło się zmienić ku dobremu. I ta niechęć faryzeuszy, tak Żydów, będzie objawiona po tym ostatnim znaku, siódmym, kiedy narrator pisze, że oni już spiskowali, jak, co zrobić, jak go pojmać i jak go zabić, tak zgładzić. I ten ostatni znak to jest na pewno znak, do którego musimy teraz... Musimy. Adam, a pozwól tylko jedną rzecz jeszcze wrzucić. Ale posłuchajcie. No właśnie, ja nie wiem, czy ja mogę to zrobić, dlatego że... Ale kiedy czytamy Ewangelię Jana, to jaką mamy tragedię? Że mamy 11 rozdział przed sobą. Syn Boży zostaje odrzucony. Ale wiecie co? Wielką tragedią, która się powtarza ciągle, jest to, że dzieci Boże, ludzie, którzy doświadczają nowonarodzenia, są odrzucani.
I myślę, że z tej lektury tej Ewangelii, z lektury tej Ewangelii my widzimy Jezusa, dziecko Boże, Syna Bożego, mhm. który jest odrzucony i dla każdego dziecka Bożego to jest pocieszeniem. Ten człowiek, można powiedzieć, przyjął Mesjasza, stał się dzieckiem Bożym, a został przez przedstawicieli jakiegoś ruchu religijnego odepchnięty. Tak? To w kontekście właśnie powstania Ewangelii, w tamtych czasach, kiedy pisał Jan swoją Ewangelię, on zwiastował Jezusa, tak? I było środowisko Żydów, którzy odrzucali, ale byli też tacy, którzy wierzyli i przyjmowali dobrą nowinę. Gdzieś tam w Efezie, tak? Jak wydaje się, że działał Jan. I oni w rezultacie albo im grożono, albo faktycznie byli wyłączani z synagog. I tutaj w tekście mamy pewne takie wskazówki, że są zapowiadane, 12 rozdział, werset 42, jest taka wskazówka, że przyjęcie Jezusa może doprowadzić do konfliktu z tymi przywódcami religijnymi, z tym, że no, w tamtych czasach niestety chrześcijanie byli bardzo prześladowani. Jest jednoczesnym wezwaniem do wiary, tak? Do tego, żeby właśnie nie rezygnować, ale żeby zachować swoją tożsamość i negować doświadczenia, które ci ludzie, kolejna generacja ma na podstawie tego, co zostało im powiedziane. 11 rozdział, ostatni, siódmy znak tego opowiadania, chyba najmocniejszy, najbardziej potężny, wymowny, wskrzeszenie Łazarza. Znak, interpretacja, praktyczne wątki. Tu się dzieje dużo. Cała relacja Jezusa z Marią, z siostrami Łazarza. Sama to, jak się dzieje. Znów Pan Jezus mówi, odsuńcie ten głaz od tego. Mówią, nie, no już 4 dni, już jest w grobie, już cuchnie. Tak? Pan Jezus mówi, odsuńcie. Tak? Potem mówi, Łazarzu, wyjdź. Znów na słowo Jezusa dokonuje się ten cud, tak? I ten znak, Łazarz wychodzi. No, to jest ta spójność w tej warstwie opowiadania o tych znakach, ale to, co tu się dzieje, tutaj, tak jak wcześniej uczniowie przy okazji tego uzdrowienia niewidomego pytali się o pochodzenie tej choroby, tak? Czy to jakiś powód jest grzechu? Pan Jezus mówi, nie, to jest dla objawienia się chwały Bożej. Tutaj mamy Marię, mamy Martę, które mówią, gdybyś tu był, zawiodłeś nas. Przecież wiemy, że możesz uzdrawiać. Nie przyszedłeś. Pan Jezus daje nadzieję. Ale twój brat żyje. Ona, tak, ja wiem, że on zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. I Pan Jezus, no tutaj niesamowite słowa są, tak? A mogę do tych słów się odnieść? Bo kiedy przygotowałem się, czytałem sobie, to pomyślałem, niesamowite. Marta jest bardzo skoncentrowana na eschatologii. Tak. Czym jest eschatologia? Nauka o końcach. Tak. A Jezus przekierowuje ją z eschatologii, takiego przykucia uwagi do tej eschatologii, na chrystologię. I mówi, jam jest zmartwychwstanie i żywot wieczny. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? czyli czasami ludzie religijni potrzebują nie tylko ciągle myśleć o czasach ostatecznych, ale też jeszcze dołączyć do tego bardzo żywy taki obraz Jezusa. Zobaczcie, jak intensywnie Jezus wprowadza do tej wizji swoją osobę. Tak? Bo też jakby wprowadza czasy końca do teraźniejszości, tak. Tak? Bo on wskrzesza zmartwych Łazarza. I tutaj tak podobnie jak wcześniej mówiliśmy o tym, że te życie wieczne jest już udziałem teraz, tak Pan Jezus mówi, że kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I to jest takie, takie niesamowicie, no świetnie to ujęte w ogóle w słowach, bo Pan Jezus pokazuje, że jak masz życie we mnie, to już masz życie wieczne. Nawet jakbyś umarł, to i tak będziesz żyć. I Łazarz jest z tego dowodem. Patrząc sobie na to konkretne wydarzenie, prócz oczywiście tego znaku, no najpotężniejszego znaku, którym Jezus jakby komunikuje tę moc dania życia. I to jest coś no, kluczowego dla Ewangelii według świętego Jana, tak? Bo przecież o tym Ewangelia jest właśnie, żeby kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. I to jest przejaw Bożej miłości w stosunku do człowieka, ten znany tekst z Ewangelii Jana. Możemy też właśnie zaobserwować, że to zmartwychwstanie, czy to wskrzeszenie człowieka, ono się dokonuje już tu i teraz, tak? Że to nie jest tylko kwestia nadziei eschatologicznej, czyli tego, co kiedyś będzie w przyszłości miało miejsce, ale właśnie dzięki pojawieniu się Jezusa w naszym życiu, w naszym doświadczeniu, to ten człowiek, który
no jest w stanie śmierci, tak? Bo ten trzeci rozdział, werset 16 mówi nam o tym, że tak Bóg kocha, żeby człowiek nie umarł, czyli to znalezienie się w tym stanie śmierci, ono jest przełamane właśnie przez przyjście Jezusa. Ale powiem wam, że też widzę ogromną, taką głęboką myśl, która myślę, że jest ważna dla nas w takim naszym doświadczeniu dnia codziennego i też właśnie takim jednoczesnym wezwaniem skierowanym do uczniów. I poniekąd będzie ta historia się wiązała z tą pierwszą historią, pierwszym znakiem z Kany Galilejskiej, bo tak jak na słowo Jezusa słudzy wzięli wody, nalali, wypełnili stągwie, tak tutaj na słowo Jezusa no właśnie zgromadzeni na tym pogrzebie żałobnicy odwalają kamień. Jezus mówi: odwalcie kamień, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Ja myślę sobie o tym w kontekście no właśnie naszego życia w świecie jako uczniów Jezusa. My nie mamy sami w sobie potencjału do tego, żeby człowieka dźwignąć z martwych. To nie jest kompetencja człowieka, żeby przełamać stan śmierci. To jest wyłącznie, tylko i wyłącznie, można powiedzieć, prerogatywą, prawem, autorytetem i mocą Bożą. Rozmnożyć chleba też nie mamy możliwości, nie. Ale możemy podzielić się chlebem, który otrzymaliśmy tak od Jezusa. Tak jest. I my to widzimy na tych wszystkich etapach, kiedy właśnie uczniowie, czy ci, którzy są częścią tych opowiadań, na słowo Jezusa stają się czegoś częścią, mają możliwość do czegoś przyłożyć rękę. I tak myślę sobie właśnie o tej historii, że czasami jest tak, że w tym naszym życiu wokół nas również znajdują się ludzie, którzy znajdują się w stanie śmierci, a ich życie czasami może wyglądać jak życie Łazarza, opętani bandażami po prostu pogrzebowymi, niezdolni do wygrzebania się ze stanu, w którym się znajdują, śmierdzący w trudnych okolicznościach. I my nie mamy możliwości dać życia, ale możemy, że tak powiem, pomóc przez swoją obecność, przez bycie do tego, żeby pomóc się rozwiązać z tych sytuacji, z tych stanów, z tych okoliczności, w których ktoś się znalazł, po to, żeby człowiek mógł stać się wolny i mógł po prostu odejść właśnie za sprawą działania Bożego, działania Jezusa w życiu tych konkretnych ludzi. I powiem wam, że to jest dla mnie niesamowita klamra, która spina całość tej księgi znaków, dlatego że ten pierwszy znak, o którym mówiliśmy, Kana Galilejska, to jest znak, który, jak było widać, bezpośrednio wskazuje na krzyż Jezusa Chrystusa. A ten ostatni znak, który znajdujemy w tej księdze, wskrzeszenie Łazarza, jest bezpośrednim wskazaniem na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I niesamowitą klamrą jest to, te dwa wydarzenia, śmierć i zmartwychwstanie, jako to, ta kwintesencja Ewangelii w kontekście tego, czego Jezus dokonuje dla nas, po to, żeby dać właśnie nam życie. To jest taka myśl, która dla mnie jest bardzo istotna. Co z tej księgi znaków, z tego całego dużego obrazu dla was jest taką najistotniejszą? Ja jeszcze dorzuciłbym małą klamerkę. Wiersz 42 z rozdziału 10, poprzedzający rozdział 11, o którym teraz rozmawialiśmy. I wielu tam w niego uwierzyło. I po tej historii, po tym jak już te pęta są rozwiązane, wiersz 45, 11 rozdział, wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii, ujrzeli to, czego dokonał, uwierzyło. Wielu wierzy. Wśród opozycji, wśród zniechęcenia. Wierzy dzięki znakom, tak? I świadectwu. Ja właśnie chciałbym wrócić do prologu, jak czytałem sobie ten prolog ostatnio tak bardziej uważnie. Tak mnie to uderzyło. O Janie jest dużo powiedziane, ale jest potem tak powtórzone, jest powiedziane, on nie był światłością. On miał zaświadczyć o światłości. Możemy pomagać, możemy wspierać ludzi, w każdej trudnej życiowej sytuacji. Nawet powinniśmy jako uczniowie Jezusa. Ale nigdy nie powinniśmy zrozumieć, że On jest prawdziwą światłością. I powinniśmy jednak nigdy nie lękać się, wskazywać ludziom na Jezusa. Nawet jeżeli ludzie będą w jakiś sposób negować się, nawet jeśli nie będą wierzyć, bo wśród tej niewiary są serca, które uwierzą. Dokładnie tak samo jak w tej Ewangelii. To tak dorzuciłbym jeszcze ten element. Dla mnie uderzający jest charakter Jezusa i jego taka empatia, bo właśnie w tym fragmencie mamy najkrótszy werset. I zapłakał Jezus. Tak? To jest niesamowite. On szedł tam
wskrzesić z martwych Łazarza. Wiedział, co się stanie. Wiedział. Mm. Ale jak zobaczył, jak doświadczył konsekwencje życia na grzesznej planecie, Ziemia, chorób, śmierci, popatrzył na smutek, na żal i zapłakał Jezus. To jest Zbawiciel, Mesjasz, Król, pełen empatii, pełen wyczucia, jest blisko ludzi, widzi, z czym ludzie się zmagają, zna nas, zna wszystkie też nasze bolączki i problemy i On jest z nami. I On, kiedy się trzeba weselić, weseli, kiedy trzeba płakać, płacze. Tak jest, wesele i pogrzeb, dwa wydarzenia, które w klamrze spinają całe to doświadczenie. Więc widzimy z jednej strony siedem znaków, pełnia znaków ukazujących tożsamość Jezusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego, ale ten Mesjasz i Syn Boży przychodzi właśnie do człowieka jako kochający przyjaciel, towarzysz, ten, a ci, którzy znajdują się w tej historii, są tymi, których Jezus kochał. Niesamowite świadectwo o Jezusie Chrystusie. Tak. Piotrze, gdybyś mógł pomodlić się o błogosławieństwo dla ludzi, którzy czytają Ewangelię, którzy słuchają świadectwa, patrzą na te znaki, żeby też ich wiara wzrastała i nasza także. Mm. Dziękujemy. Dziękujemy za to świadectwo. Dziękujemy, Jezu, że byłeś tutaj, a dzisiaj żyjesz, aby zaspokajać głód, aby zaspokajać pragnienie, aby wskrzeszać z duchowej śmierci do duchowego życia, aby dawać dar życia wiecznego. Dziękujemy, że jesteś odpowiedzią na nasze potrzeby, na nasze tęsknoty. Dziękujemy, że ty mówisz, ja jestem, nie bójcie się. I daj, Panie, aby te rozważania płynące z Ewangelii właśnie dawały wiarę i w konsekwencji tą radość wspólnoty z tobą, a ostatecznie spotkanie w wieczności. Dziękujemy za tą łaskę, dziękujemy za to słowo, za ten czas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.